W filmie na temat dzielenia liczb zespolonych użyłem takiego pojęcia jak sprzężenie liczby zespolonej. My tutaj sobie rozszerzymy trochę informacji na temat tego, co to jest sprzężenie, a zaczniemy od takiej podstawowej uwagi terminologicznej. Jak mam liczbę zespoloną w postaci A dodać B razy I, to co to jest część rzeczywista i część urojona tej liczby? Nie ma wątpliwości, co to jest część rzeczywista, bo to jest po prostu liczba A. To jest część rzeczywista naszej liczby zespolonej Z. Część rzeczywista. Natomiast, co to jest część urojona, to czasami ludziom się to myli. No bo wiadomo, że część urojona to jest to drugie. Ale czy część urojona to jest cały ten kawałek, cały ten składnik, czy to jest tylko ten współczynnik, który stoi przy i? No i prawidłowa odpowiedź brzmi, że to jest tylko ten współczynnik. Może wezmę to innym kolorem. Że tylko ten współczynnik. To jest część urojona. Inaczej mówiąc, mamy zdefiniowane takie funkcje. Część rzeczywista liczby zespolonej z, która jest równa po prostu tej liczbie a. I część urojona liczby zespolonej z, która jest równa po prostu b. Zarówno część rzeczywista, jak i część urojona są zatem liczbami rzeczywistymi. No i tutaj stąd się biorą pewne wątpliwości czy nieporozumienia. No bo jak to jest, że część urojona liczby zespolonej jest liczbą rzeczywistą. No, wszystko jest w porządku, to się wszystko dobrze zgadza, dlatego że chodzi o to, że część urojona to jest ten współczynnik, który mnoży jednostkę urojoną i. To jest współczynnik, który mnoży jednostkę urojoną. To nie jest cały ten kawałek, to nie jest cała ta liczba urojona, drugi składnik tej sumy, ale część urojona jest zdefiniowana jako ten współczynnik przy i. Więc warto, żebyście to pamiętali, bo jeżeli tego nie będziecie wiedzieli, to to prowadzi do różnych nieporozumień. O których tu jeszcze w, w tym filmie wspomnę. Dobrze, teraz co to jest sprzężenie liczby zespolonej? Liczba z sprzężone oznacza się właśnie taką kreską. To jest taka liczba, w której zmieniamy znak części urojonej, czyli zamiast b będziemy mieli minus b. Minus b razy i. Zastanówmy się teraz, jaka jest interpretacja graficzna sprzężenia zespolonego, i w tym celu tutaj narysuję sobie współrzędne na płaszczyźnie zespolonej. Tutaj jest część rzeczywista liczby zespolonej, tutaj jest część urojona liczby zespolonej. No i mam naszą liczbę zespoloną z. Powiedzmy, że ona jest gdzieś tutaj. Narysuję tutaj taką strzałeczkę, żeby nam się kojarzyło z wektorami. Zaraz powiem dlaczego. Jedna współrzędna tej liczby to jest a, a druga współrzędna to jest po prostu b. Możemy myśleć o części rzeczywistej jako urojonej, po prostu jako współrzędnych. Współrzędne są liczbami rzeczywistymi. Jedna jest równa a, druga jest równa b. Jedna mnoży jedynkę w kierunku osi rzeczywistej, a druga mnoży i, jednostkę urojoną w kierunku osi urojonej. A gdzie jest nasza liczba z sprzężona? Ona ma tę samą współrzędną a, ale współrzędną b ma przeciwną. Czyli tutaj będzie taka sama współrzędna a, a współrzędna b będzie przeciwna, czyli będzie minus b, to będzie taka strzałeczka i tutaj mamy z sprzężone. Narysowałem te strzałeczki, dlatego że wiemy, że dodawanie liczb zespolonych to jest tak jak dodawanie wektorków na płaszczyźnie. Po prostu dodaje się je po współrzędnych. No i teraz gdybyśmy chcieli obliczyć, ile to jest z, dodać z sprzężone. Bo zaraz zrobimy to algebraicznie, ale zaczniemy od takiego dodawania graficznego. Jak się dodaje wektory, to po prostu trzeba ten wektor przesunąć tak, żeby. Koniec pierwszego wektora był początkiem drugiego, czyli tutaj równolegle ten wektor przesuwamy, tak żeby jego koniec trafił tutaj. No i suma tych dwóch wektorów to będzie taki wektorek, który tutaj leży całkowicie na osi rzeczywistej. No i widać, że części urojone, te współrzędne B się odejmą, a współrzędne A się dodadzą. Czyli dostaniemy po prostu wektor, który będzie miał współrzędną rzeczywistą 2A, a współrzędną urojoną będzie miał 0. To samo oczywiście dostaniemy wykonując algebraicznie to dodawanie, czyli a dodać b razy i, dodać a odjąć b razy i. Oczywiście te części urojone się odejmą, a dodać a to będzie 2 razy a. Możemy to zapisać w takiej postaci, że to jest 2 razy część rzeczywista liczby zespolonej z. No bo A to jest część rzeczywista liczby Z. A co by było, gdybyśmy odjęli te liczbę od siebie, Z odjąć Z sprzężony gdybyśmy chcieli obliczyć, co wtedy nam wyjdzie. No moglibyśmy to graficznie robić. Tutaj bym musiał dorysować ten wektor przeciwny do Z, ale zrobię to od razu algebraicznie, czyli będę miał A dodać B razy i, tym razem odjąć A odjąć B razy i. Zrobię jeszcze jeden krok, żeby nie było wątpliwości. Mianowicie opuszczę ten nawias. Odjąć a, minus minus, czyli dodać b razy i. No i widać, że tym razem odejmą się te części rzeczywiste. A tu mamy 2 razy b razy i. Czyli dostajemy 2 razy część urojona, razy i. Napiszę to wyraźnie, że dostajemy 2 razy i. I razy część urojona liczby zespolonej z. Dlatego podkreślam, B to jest część urojona, i to jest ten współczynnik przy I. Czyli to jest 2 razy I razy część urojona naszej liczby zespolonej z. No i jeszcze przy okazji dzielenia, wykonywaliśmy taki rachunek, że mnożyliśmy Z przez. Z sprzężone. Zachęcam was do obejrzenia filmu o dzieleniu liczb zespolonych, jeżeli go nie oglądaliście, żeby się przekonać, dlaczego to przy dzieleniu jest ważne. Bo tam po prostu rozszerzaliśmy ułamek przez sprzężenie mianownika, po to, żeby w mianowniku dostać liczbę rzeczywistą dodatnią. A dlaczego ona wychodzi rzeczywistą dodatnią, no to za chwilę się przekonamy, jak wykonamy ten rachunek tutaj znowu. Czyli mnożę A plus BI razy A odjąć BI. No, i teraz korzystam ze wzoru skróconego mnożenia. Mamy iloczyn sumy przez różnicę, czyli to będzie różnica kwadratów. A kwadrat odjąć b razy i do kwadratu, czyli mam a kwadrat. Odjąć b kwadrat i do kwadratu to jest minus 1. Minus b kwadrat razy minus 1 to będzie plus b kwadrat. Czyli dostałem liczbę rzeczywistą, która w dodatku jest. Nieujemna. Czyli z razy z sprzężone, niezależnie od tego, jakie są te części rzeczywiste i urojone, w wyniku daje liczbę rzeczywistą, nieujemną. No i ci z Was, którzy pamiętają, jaki jest wzór na moduł liczby zespolonej, to rozpoznają, że to jest po prostu kwadrat modułu liczby zespolonej. Moduł liczby zespolonej z do kwadratu. Ci, którzy nie pamiętają tego, no to szybko teraz przypomnę, że. Moduł liczby zespolonej to jest pierwiastek z sumy kwadratów części rzeczywistej i części urojonej. No i to jest związane z tym, że moduł liczby zespolonej z to jest długość tego odcinka, długość tego wektora i to po prostu jest twierdzenie Pitagorasa a kwadrat plus b kwadrat i pierwiastek z tego, no bo to jest przeciwprostokątna w tym trójkącie prostokątnym. Tutaj mamy kąt prosty, jedna przyprostokątna jest równa b, druga jest a. Moduł z to jest przeciwprostokątna. No i otrzymaliśmy tutaj takie ciekawe wzory, które ja może napiszę dla utrwalenia jeszcze raz. Mianowicie, dostaliśmy takie fajne wzory na część rzeczywistą, urojoną i na moduł za pomocą sprzężenia. Po pierwsze zobaczyliśmy z tego ostatniego równania, że moduł Z można zapisać jako pierwiastek z Z razy Z sprzężone. To wychodzi z tego ostatniego tutaj, wyprowadzenia w tej ostatniej linijce. Teraz... Z tego możemy wyliczyć sobie co to jest część rzeczywista liczby zespolonej z. No jak podzielimy obie strony tego równania przez dwa, no to będziemy mieli, że to jest jedna druga z dodać z sprzężone. No a z tej drugiej linijki, z tej możemy wyprowadzić sobie wzór na część urojoną, że część urojona liczby zespolonej Z no i tutaj musimy podzielić obie strony przez 2i. Czyli będziemy mieli 1 przez 2i. Z odjąć. Z sprzężone. Czyli znaleźliśmy takie wzory, które pozwalają wyrazić moduł liczby zespolonej, jej część rzeczywistą i część urojoną, za pomocą pewnych operacji na liczbie i liczbie do niej sprzężonej. Aha, na zakończenie jeszcze jeden komentarz w kwestii tych nieporozumień co do tego, co to jest część urojona. Otóż jak mamy ten wzór, że moduł liczby zespolonej to jest pierwiastek sumy kwadratów części rzeczywistej i części urojonej, to bardzo ważne jest, żeby tutaj za część urojoną wstawiać właśnie tylko ten współczynnik, dlatego że częstym błędem jest wstawianie całej tej liczby urojonej b razy i, co w konsekwencji prowadzi do tego, że dostajemy tutaj minus b kwadrat zamiast plus b kwadrat i może być tak, że dostaniemy ujemną liczbę pod pierwiastkiem albo 0 dla niezerowej liczby zespolonej. Więc zwracam waszą uwagę, że to jest bardzo istotne, że część urojona to jest tylko ten współczynnik i we wzorze na moduł z liczby zespolonej należy wstawiać tutaj tylko tę liczbę rzeczywistą, która jest tym współczynnikiem. Tutaj w tym wzorze nie pojawia się i.